Także proszę Państwa, o różnych prawach mówimy, prawo do walki, prawo do obrony życia. W naszym radiu, gdzie ja tutaj jako ta matka, matka ziemi mówią, matka matek i Żyda. Proszę się o całą tę prawdę, żeby te wszystkie kobiety, które stanowią pewien kult, Diana Efeska, Artemida Efeska, Teotokos, to katolicy przejęli z pogaństwa, żeby to wszystko było pod moim wpływem. Ja o to się troszczę i o to dbam, a przecież ja, Artemida Efeska, dawno już nie żyję. Ja, Diana Efeska, ja. Izyda, prawda? Izyda, Horus i Set. Izyda, Horus i Set. Ja, Izyda, dawno już mnie nie ma. Dawno już nie żyję. Pseudoreformatorzy usiłują zamknąć usta nawet głosicielom Ewangelii. Niektóre wypowiedzi Pisma Świętego zostały już zepchnięte w milczenie, w obawie przed konsekwencjami, jakie mogłyby spaść na ich głosicieli, na Kościół, na wierzących. A jak jest w naszym kraju? Owoce chorego pluralizmu są obecne i znacząco zauważalne także u nas. To przede wszystkim rezultat uzależnienia nas od obcych. Przeobrażenia polityczno-gospodarcze, jakie dokonały się ostatnio, otwierają nam oczy, jak daleko, i to w krótkim czasie, uzależniono Polskę od obcych. Dochodzi do tego, że publicznie, jak słyszymy, ktoś ośmiela się grozić nam sankcjami ekonomicznymi, jeżeli będziemy sobie pozwalali stać na gruncie zasad i nimi się kierować. Na szczęście zamęt moralno-etyczny szerzony przez ideologów chorego pluralizmu nie przeniknął jeszcze do końca zdrowej tkanki naszego społeczeństwa. Większość Polaków, mimo pręgierza gruźb i nacisków, pozostaje wierna swej tożsamości. Wierna historycznemu dziedzictwu, które tworzyli i za które życiem płacili nasi praojcowie. Polska, mimo narzucanych jej uciążliwości, pozostaje wierna Chrystusowi, Ewangelii, Kościołowi. Chyba dlatego mogą dokonywać się u nas zmiany i przemiany w większości dobre i oczekiwane. Ich symbolem i zwornikiem stało się poniekąd owe przysłowiowe już 500+. Budzącym nadzieję znakiem wolności i zdrowego pluralizmu jest fakt, że w Polsce... Także widzicie Państwo, zanim te religie oni usuną, te religie zwłóczną fałszywe, to jeszcze dowiedzą się, proszę Państwa, dużo ciekawych rzeczy. Kobieta, kult kobiety, dziecko, kult dziecka, no, kościoła średniowiecznych u Was było wystawiane też na pokaz mleko z piersi Boga Rodzicy, jako kult, jako relikwia niemalże, to wszystko były relikwie. Palec Ducha Świętego, mleko z piersi Boga Rodzicy. Tego było całe mnóstwo, proszę Państwa, całe mnóstwo. Jeszcze zanim te religie upadną, to ludzie muszą się dowiedzieć, proszę Państwa, że nie to, że to było złe, tylko to było pogańskie, to było takie niepotrzebne, no, niepotrzebne dla Chrystusa, niepotrzebne dla całości, dla prawdy, niepotrzebne, niemądre, nielogiczne, głupie.
że ludzie, którzy się uczą, którzy się kształcą, którzy bardzo dużo się uczą, są aż tak bardzo ciemni, że ta szkoła jakby im nie daje, że nie mogą zrozumieć, że właściwie ten Bóg nie potrzebuje tego rodzaju relikwii, żeby mleko z piersi Boga rodzicy. No, przecież jeżeli ja mam jakieś odchody, jeżeli mam jakieś jajeczka, no, mówiąc o odchodach, no to na pewno nie są jajeczka, ale różne rzeczy ja z siebie wydaję. Na przykład Marta Dobosz mówi, że ona jest śmierdząca, że jej siostra, bo są dwie siostry, siostra jest pachnąca, Marta jest śmierdząca. A ja mówię, czyli to są takie reperkusje, to są takie drugorzędne rzeczy, że jakieś prawda, coś, co z naszego ciała wychodzi, już nie będę mówiła co, że to nie ma jakiegoś większego znaczenia. Albo nawet jak są jajeczka, ryba gubi ikrę, też nie każde jajeczko będzie zapłodnione, tylko to już przechodzimy do ryb, do zwierząt. Inny układ. U ludzi też epoka, co epoka, to inna mentalność. Także proszę Państwa, jajeczka, ryba pozostawia jajeczka w większej ilości niż one są zapłodnione, tam tylko kilka zapłodnionych jest, a miliardy no idą na zatracenie. Także o czym my tutaj mówimy, proszę Państwa, żeby co, żeby każde jajeczko zapłodnić, to było niemożliwe, taka jest natura i my jako ludzie musimy się od natury uczyć. Dochodzimy tutaj do natury Boga, dochodzimy tutaj do natury spór. Ja jako ta główna sekretarka, jako ta Izyda, żona Faraona, już nie ma, nie istnieje, ale możecie Państwo się uczyć, czytać na Welinie, na Skórze, on the roll, jest to wszystko przecież zapisane. Proszę bardzo, proszę się cieszyć. Wymierzonych w Radio Maryja, zwłaszcza w jego założyciela i dyrektora. Szatan walczy z prawdą, jaką Radio Maryja od ponad 25 lat głosi o Bogu, o Ewangelii, o Kościele. Głosi o Polsce, o życiu, o małżeństwie, o rodzinie. Ojciec kłamstwa nie może tego znieść. Ojciec kłamstwa nie może znieść eklezjalno-twórczej działalności Radia Maryja, dzięki której zgromadzają się tysiące Polaków w kraju i za granicą na modlitwie, na słuchaniu Słowa Bożego. Maryja! Ale też nauczonych wykładach. Zgromadzają się w swoich domach i rodzinach, zgromadzają się w szpitalach, w świątyniach, a także na spotkaniach liczących setki tysięcy ludzi. Kult kobiety, bardzo ciekawe, no macie smartfony, macie internet, wszędzie, we wszystko możecie wejść, gdy nadaje nasze radio Kulika. Że wszystko możecie wejść. Władzę, a nawet za nieprzyjaciół. Szatan tego znieść nie może. No, modlić się za nieprzyjaciół. A nie zgromadza, za wszystko możecie wejść, jak się skłóca, konfliktuje, pobudza do dobre, jednych przeciw dobre. Nie, te to nie. Między nimi. Radio Maryja mu w tym przeszkadza. A tu już jest jedna włączona. Dlatego nie daje mu spokoju. A tu może pan włączyć, tu. Tylko, że ty na te dwa wolce. Widząc działalność zorganizowanego no, wymierzonego w Radio Maryja, uzasadnione było pytanie postawione wyżej. Czy władca tego świata, szatan, zostawi Polskę w spokoju, gdy mogła... O la la!
bracia i siostry, co robić? Uzdrowić. I to nie działa? Chory pluralizm. A co to tak ruszyło? Pluralizm to dobro, tak. Co tam ruszyło? To bogactwo, to wieluś, obejmująca wszystko, co różne, inne, odmienne, z wyjątkiem no, zła. Tutaj jeden mi się podłączył, to zobaczymy, czy jemu będzie działało. Pluralizm to wielość scalająca się w jedną wspólnotę. To jedność złożona z różnorodnej wielości, ale nie ze zła. Trzeba o tym pamiętać. Sam Kościół ma strukturę pluralistyczną. Jest bowiem wspólnotą bosko-ludzką złożoną z wielości obrządków, języków, kultur, narodów. Obejmując obok świętych, znowu wybiła, że powinien ciągle odnawiać się w swoich członkach. A tamta skrzynka jest tam daleko, to daleko. Tamta skrzynka jest daleko. Trzeba oczyścić ze zła. Czy to możliwe? Także proszę Państwa, są to zasady, które one zapisane były w kodzie zwanym Biblią. Biblią, to co wam bliskie. Biblia na wszystkie języki tłumaczona, Biblia znana. Diabeł tak to rozmydlił tymi książkami przez tych Żydów z Czerski 8 na 10. Tak reklamowali te książki i tak to niewinnie i przez aktorki i z uśmiechem, że przez jakiś czas, jak to trwało, to ludzie, no bo przecież zakazem to mogą wszyscy słuchać, prawda? Przestali mieć szacunek dla pisma. To też by tam te maszyny były niedobre? Jest Panem dziejów. Do Niego należy świat. Do Niego należy zwycięstwo. A może trzeba mieć odwagę, by uwierzyć w zwycięstwo dobra nad złem. Zło jest krzykliwe, przerażająco wielkie, zorganizowane, dysponuje ogromnymi zasobami materialnymi. Ma na swoich usługach liczne potężne media, elity, wielkich tego świata. A dobro? A taka wielka moc to nie jest cicha, pokorne, niepozorne, ale niezniszczalne. Dobro jest niezniszczalne. W dobru jest bowiem miłość. W dobru bowiem jest miłość, która na przykład przez świętego ojca Maksymiliana Marii Kolbego. Także u nas jest kompendium wiedzy na temat Kolbego. Szybciutko mów, co sądzisz. Warto podyskutować, żeby posłuchać, co Bóg na ten temat mówi. Czy my możemy swoje życie oddać? Czy my możemy szafować swoim życiem, czy to życie w ogóle to jest nasze? A więc widzicie Państwo, jak to człowiek potrafi, albo odnośnie tych uchodźców. No to przecież niestety, jak jest bieda, jak jest wojna, to i ten cierpi, i tamten. Nie można za wszelką cenę chcieć uniknąć śmierci, skoro śmierć przychodzi. Rozpocząć wszystko na nowo. Bracia i siostry, idźmy i głośmy. Swoją postawą i postępowaniem głośmy. Jest Bóg. My chcemy Boga. My ludzie XXI wieku chcemy Boga. Jest prawda, jest dobro, głośmy je.
wartość życia. Głośmy, głośmy piękno małżeństwa. I wartość głośmy życia. Głośmy piękno rodziny. Budujmy, a nie dzielmy. Nie pozwólmy sobie wmawiać, że w Polsce konflikty i podziały posunęły się już tak daleko, podziały, że nie tak. jesteśmy w stanie z nich wyzwolić się. To nieprawda. Budujmy. Budujmy jedność i wspólnotę złożoną z wielości różnorodnej, gdzie ma prawo istnieć i rozwijać się wszelka inność z wyjątkiem zła. Ze złem się nie pertraktuje. No tak, tak. Powinno działać, bo to co... Złu się nie kłania. Złu się nie przymila. Ze złem trzeba walczyć. Zło trzeba zwyciężać dobrem. Jak to czynił błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Bądźmy czujni, bądźmy czujni. Jest bowiem władca tego świata, szata. Jest on tam, gdzie prowadzi się walkę z Bogiem. Tam, gdzie Boga się usuwa z życia społecznego i publicznego. Idźmy i głośmy potęgę wstawiennictwa Maryi, przekonani, że jej niepokalane serce zwycięży. Przekonani, że ona